Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ksiądz Jan Twardowski kiedyś napisał piękne słowa. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? I udzielił w tym wierszu odpowiedzi. Pozwolę sobie Państwu to zaprezentować. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. I proszę Państwa, po to, żeśmy się dzisiaj tutaj spotkali, by święcić piękne nasze Boże Narodzenie, Bożonarodzeniowe spotkanie. Proszę Państwa, proszę przyjąć od całego zarządu Polskiego Związku Niewidomych najserdeczniejsze życzenia świąteczne i zarazem noworoczne. Niech Jezus Nowonarodzony podniesie swoją rączkę i będzie Państwu wszystkim błogosławił na dalsze lata Waszego życia. Wszystkiego najlepszego. Ja chciałbym Państwa bardzo gorąco powitać. Jest nam bardzo miło, że Państwo tak licznie przybyliście na nasze spotkanie wigilijne. Cieszymy się bardzo, że nasi zaproszeni goście zaszczycili nas również swoją obecnością. I tu proszę Państwa, nasz dawny już pasterz niewidomy, ale cudowny przyjaciel Polskiego Związku Niewidomych, ksiądz Damian Sikorski. Witamy bardzo. Witam bardzo serdecznie zastępcę dyrektora ZUS-u, panią Agnieszkę Cybulską. Witamy bardzo. Witam przedstawiciela środowiskowego domu samopomocy w Elblągu przy ulicy Traugutta, panią Natalię Jabłońską. Bardzo gorąco witam redaktora Razem z Tobą, gazety Razem z Tobą, pana Rafała Surka. Witamy pana Rafała. Proszę Państwa, był to trudny rok, zresztą ostatnie lata były dosyć trudne i sami wiecie, że pożegnaliśmy bardzo dużo wspaniałych naszych członków. I może pozwolę sobie, mimo że to jest takie piękne święto, poprosić Państwa o powstanie i o minutę ciszy. Kolenda dla nieobecnych. Dziękuję bardzo, proszę usiąść. A nadzieja znów nas nieobecnych pojawił się cieniem. Uwierzymy kolejny raz w jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii rosy. Daj nam wiarę, że to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć i tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, by zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. A nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie. Uwierzymy kolejny raz, jeszcze jedno Boże Narodzenie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz pozwolę ja sobie, mogę nie powiedzieć, odczytam Państwu życzenia, które przygotowałam dla Państwa. Kochani, Dzień Bożego Narodzenia pozwala nam wierzyć, że Bóg i rodzina kryją w sobie wielką siłę miłości, dobroci i życzliwości. W tak wyjątkowy świąteczny czas życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą rodzinne, ciepłe, radosne i pełne barw. Niech sprawią, by wyjątkowy nastrój pozostał na długo w naszych sercach. A nadchodzący rok 2024 niech przyniesie wiarę, nadzieję, że zawsze będzie pięknie i radośnie. Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że uroczystość nasze rozpocznie ksiądz
Damian Sikorski. Bardzo proszę, proszę księdza. Ponad 2000 lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajni betlejemskiej jako bezbronne dziecię. Powiada nam o tym Ewangelia według świętego Łukasza. Stojąc, posłuchajmy z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie, słów dobrej nowiny, opisującej najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego. Wstańmy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przed nimi anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Tajemnica Bożego Narodzenia, której dotykamy i którą przeżywamy, sprawia, że czujemy się tak bardzo obdarowani. Świat otrzymał niezwykły dar od Boga, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się na nowo dzieckiem Bożym. Ten dar rodzi radość w sercach i budzi pragnienie niesienia dobra. W tym szczególnym czasie życzę, niech nowonarodzony Chrystus napełnia każdą i każdego z nas pokojem i miłością, a Maryja niech strzeże tych darów na każdy dzień w nowym 2024 roku. Szczęść Boże. Proszę Państwa,
teraz podzielimy się opłatkiem. Tylko bardzo proszę, może unikajmy takich bliskich kontaktów ze względu na nowe zagrożenia pandemią. Złóżmy sobie życzenia tak wokół siebie, nie chodząc po sali. Myślę, że to pozwoli nam się uchronić przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi chorobami. Wesołych świąt Państwu życzę. Chciałam tylko jeszcze jedno powiedzieć. Proszę Państwa, zapomniałam o też bardzo ważnym gościu, o naszym Andrzeju Kurpieckim, który prowadzi nasz chór od kilku lat i który zapewnia nam zawsze część artystyczną, wspaniałą zresztą. Andrzeju, bardzo
Serca ochotnego, o Boże, chwała na wysokości, chwała.
samo głosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Świetna noc, świetna noc, po
Maria.